Projekty dotyczyły poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i drugi projekt dotyczył Dostępności Plus. Oba projekty realizowane były na przestrzeni ostatnich 2 lat. Projekt onkologiczny, w cudzysłowie, czego dotyczył? Zaangażowanie środków prawie 20 milionów złotych i podzieliłabym ten projekt na 3 części. Pierwsze to modernizacja bazy oddziału hemato-onkologicznego dla dzieci. Bardzo dobre warunki na salach chorych, 1-2-osobowe sale. Drugi etap tego projektu to wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do leczenia operacyjnego nowotworów u dzieci. Bardzo wysokiej klasy mikroskop operacyjny, narzędzia chirurgiczne. I trzeci etap tego projektu onkologicznego zrealizowaliśmy w tym roku. Uruchomiliśmy 2 nowe pracownie na terenie szpitala, których do tej pory nie było, czyli pracownia badań naczyniowych i druga pracownia to pracownia rezonansu magnetycznego. Przygotowaliśmy, zaadoptowaliśmy pomieszczenia i zakupiliśmy aparat. Drugi projekt realizowany w ramach Dostępności Plus przy zaangażowaniu 4,5 miliona złotych naprawdę zrobiliśmy bardzo piękną przychodnię, która jeśli chodzi o udogodnienia, chyba jest jedyną przychodnią tego typu na terenie naszego województwa warmińsko-mazurskiego na pewno, ale myślę, że nieliczne szpitale mogą się pochwalić takimi udogodnieniami właśnie dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.